Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. To jest jakieś miasto. Ale jakie miasto? A ja liczyłem na to, że spokojnie posiedzimy przy kominku w domu. Jutro muszę się brać do roboty, przygotować prezenty, przygotować zaprzęg, to wszystko. Co? Uniwersytet. Uniwersytet. No, zaraz. Uniwersytet. Warszawski. To Warszawa. 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 Ale gdzie ty idziesz? No ale czekaj, no gdzie tam do środka? Ile tu jest miejsca? Wszystkie nasze elfy by się zmieściły. Wszystkie? A? Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, trzysta siedemdziesiąt. No dobrze, no prawie wszystkie. Prawie wszystkie, czy wszystkie, to dla mnie żadna różnica, bo tu nie ma ani jednego. I właśnie, chciałbym się wreszcie dowiedzieć, co my mamy zrobić. Jesteśmy tu, oni wszyscy są tam. Nie mam tutaj swoich reniferów, nie mam tutaj sań, nie mam tutaj elfów, nic tutaj nie ma. Wszystko jest nieprzygotowane. Święta zaczynają się dosłownie za chwileczkę, a my jesteśmy w lesie. Tam w lesie. To ładny las. I co my teraz mamy zrobić? Jak ja mam się wyrobić ze wszystkim, co ja się ciebie pytam? Jak to wszystko ma być przygotowane? Jak ja potem mam cały świat zwiedzić i rozdać prezenty? Przecież ja to nienormalnie, no nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam. No już dobrze, dobrze, uspokój się. Jestem spokojny. Ja zaraz coś wymyślę. Ale to nie zaraz, tylko już, bo zaraz to my mamy choinkę. Tu na pewno ktoś jest. Gdzie? Halo? Halo? Jest tu ktoś? Halo? Halo? Uniwersytet otwarty Uniwersytetu Warszawskiego. No i to jest miejsce, które nam było potrzebne. Tutaj są ludzie, którzy na pewno nam pomogą. Chodźmy tam. A nie ma potrzeby, zobacz, pan Adam. Witam serdecznie. Cóż za niezwykli goście do nas dzisiaj zawitali. Pani Mikołajowa, pan Mikołaj, z pewnością chcieliby się dowiedzieć się czegoś na temat historii naszego uniwersytetu. Oczywiście, a pamiętam pana jako małego chłopca. Zapraszam zatem na krótki spacer po terenie naszej uczelni. Z wielką przyjemnością. Chodźmy zatem. Zacznijmy od tego, że znajdujemy się w samym sercu Warszawy, w pobliżu Traktu Królewskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje dzisiaj ponad 50 tysięcy młodych ludzi, którzy już teraz myślą o swojej przyszłości. 50 tysięcy? Aż tyle? Tak. Warto także dodać, że Uniwersytet Warszawski ma 205 lat. Bardzo bogate tradycje, wspaniałych absolwentów, niesamowite historie. 205 lat. No to jest trochę ode mnie młodszy. Za to w moim wieku. Nie przesadzajmy. Panią Mikołajową to ja widzę na pierwszym roku. Ale pan miły. Zatrzymajmy się zatem tutaj na chwilę, ponieważ za naszymi plecami jest budynek dawnej biblioteki uniwersyteckiej. Jeszcze kilkanaście lat temu studenci spędzali tutaj wiele godzin przy książkach, szczególnie przed okresem sesji. Proszę popatrzeć na budynek, na samej górze jest kilka rzeźb
które symbolizują wiedzę i naukę. I te dwa pojęcia są niezwykle ważne tutaj w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętajmy także, że tutaj na uczelni kwitnie nie tylko nauka, ale także sztuka i szeroko pojęta kultura, a także o tym, że budynki uniwersyteckie znajdują się także w innych dzielnicach Warszawy. I proszę te miejsca koniecznie także odwiedzić z prezentami. Wiemy, wiemy. Poznaliśmy tu wielu wspaniałych ludzi. Chodźmy zatem poznać razem wspólnie słynnego studenta naszej uczelni. Z największą chęcią. Na terenie uniwersytetu jest wiele wspaniałych budynków, które traktujemy dzisiaj jako zabytki, ale najważniejsi są ludzie, którzy tworzą charakter i klimat tego miejsca. Jednego z nich, studenta Wiecznego Sławka, właśnie Wam przedstawiam. Warto się z nim przywitać. Zapewnia to nie tylko wspaniały wynik na każdym egzaminie, ale szczęście w życiu codziennym. W murach naszego uniwersytetu studiowało wielu wspaniałych historyków, geografów, lekarzy czy ekonomistów, ale wszyscy pamiętają tutaj Fryderyka Chopina, który mieszkał przez 10 lat i te nuty tutaj cały czas unoszą się dookoła nas w powietrzu. Chodźmy teraz powolutku do Pałacu Kazimierzowskim i pamiętajmy o tych najważniejszych wartościach, którym hołdujemy w murach uniwersytetu, czyli o przyjaźni, pomocy i wspólnocie akademickiej. Zapraszam. Nie wiem, czy para Mikołajowa zdaje sobie sprawę, ale znajdujemy się w dawnej rezydencji królewskiej. A ja się nawet tego domyślałam. W XVII wieku mieszkali tu tacy polscy królowie jak Zygmunt III Waza. A od kolumny. Tak, dokładnie. Władysław IV i Jan Kazimierz. Pałac oczywiście był później wielokrotnie niszczony i przebudowywany, ale dzisiaj stanowi centrum dowodzenia naszego uniwersytetu. Zapraszam Państwa do środka. Na zakończenie naszego spaceru dotarliśmy do sali senatu w Pałacu Kazimierzowskim. Bez wątpienia jest to najważniejsze wnętrze na terenie uczelni. Piękne miejsce. Tak, to w tej sali podejmowane są decyzje, które decydują o losach naszego uniwersytetu. Proszę przyjrzeć się tym obrazom wiszącym na ścianach. Przedstawieni są na tych płótnach byli rektorzy naszego uniwersytetu. Ubrani są w togi. Te stroje bardzo przypominają ubiory pani Mikołajowej i pana Mikołaja. O, rzeczywiście. Ale prawdę mówiąc, wcale mnie to nie dziwi. Naszym darem są prezenty. Darem panów rektorów jest wiedza, wykształcenie. Tak, to prawda. Jedynie czego brakuje na obrazach, to dostojna broda, którą mógłby się były rektor pochwalić. No cóż, ja jestem po prostu trochę starszy. Mam nadzieję, że Państwo trafią na teren uniwersytetu także w przyszłym roku. Serdecznie Państwa ponownie zapraszamy. Dziękujemy. Z największą przyjemnością. Zapraszamy. Moja droga, ty słyszałaś, co opowiadał tutaj pan Adam? Jak opowiadał o historii, o wspaniałych ludziach, którzy tutaj studiowali i uczyli, o rozwiązywaniu problemów. No to przecież nie może być, że w takim miejscu nie uda się rozwiązać problemu dostarczenia prezentów. Chodź, na pewno jest jakieś rozwiązanie. O, to jest takie urządzenie, które gromadzi wiedzę. I tu znajdziemy kogoś, kto nam pomoże. A ty w ogóle umiesz to obsługiwać? Moja droga, ja jestem świętym Mikołajem. Ja takie urządzenia przynoszę małym dzieciom, więc oczywiście, że nie umiem. Ale widziałem, jak to robią. Biorą, o, to się nazywa myszka. I tutaj przesuwają taką strzałeczką, potem robią taki klik i otwarty. Uniwersytet otwarty. Tam poznaliśmy tego Adama. A rzeczywiście. No to jeżeli tutaj są tacy ludzie jak Adam, to znajdziemy tutaj nasze elfy. Bo wiesz, że każdy, kto pomaga Mikołajowi, jest elfem. A tak. No to... To oni. No proszę. Popatrz, jaka fajna ekipa. To wszystko to są pracownicy Uniwersytetu Otwartego. Oni tutaj wszystkich znają. Wykładowców, naukowców, studentów. Najtęższe umysły, jakie tutaj pracują.
władze uniwersytetu, no to kto jak nie oni mogą nam pomóc, aby wszystko zorganizować, dostarczyć prezenty, pomóc przy świętach, no? Dobrze ci zrobił spacer z Adamem. Bardzo mi dobrze zrobił spacer z Adamem i od razu mówiłem, że wszystko się uda. Ty mówiłeś. Ja. Żartuję. I co, już? Chyba. Widzą nas? Myślę, że tak. No to mów. Cześć! Dzień dobry. Halo? Drogie elfy, to my! Widzicie nas? Słyszycie? Nadajemy dzięki nowym technologiom. Jesteśmy w Warszawie, jesteśmy na uniwersytecie. Święta są uratowane, nic się nie martwcie, bo ludzie z uniwersytetu nam pomogli. Z prezentami jest wszystko w najlepszym porządku. Będą wszystkie dostarczone, będą posegregowane, więc się o nic nie musicie troszczyć. Jeszcze tu troszkę pobędziemy, dobrze? Tu fajnie jest. Bardzo mili ludzie. Do zobaczenia. No wyłącz. Tak, tak. Witajcie, drogie dzieci. Sytuacja opanowana. Dlatego mamy czas, by wykonać dla was kolędę. Mamy nadzieję, że ją znacie i że będziecie śpiewać z nami. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Mikołaju, chciałbyś coś powiedzieć dzieciom? Chciałbym złożyć jak najpiękniejsze, najlepsze życzenia. Wesołych, spokojnych świąt, dużo zdrowia. I chciałbym wam życzyć, abyśmy kiedyś spotkali się tutaj, na Uniwersytecie Warszawskim. Wy jako studenci, ja jako Mikołaj, abyście mogli się tutaj kształcić, uczyć, studiować i abyście mogli poznać tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy tutaj pracują i którzy dla was otworzą tutaj serce. Moi drodzy, pamiętajcie również, że w święta najważniejsza jest rodzina, przyjaciele, bliscy. Bądźcie dla siebie dobrzy, wyrozumiali i cieszcie się chwilami spędzonymi razem.